idziemy na wspaniałe kopalnie. Kopalnie tytanitu. Ciemne kłębowisko. Proszę, proszę. I tak, tu będą magicy szczylać. Magicy będą szczylać. Mały fragment. O, małe fragmenty to mi się przydadzą. To jest coś, czego potrzebuję. Dobra, spróbuję cię dojechać od razu. Nie będę ci wyrywał pasożyta, nie jestem taki. O, tam w ogóle coś jest. O, czyli tu jeszcze przyjdziemy. Wszyscy tu mają jakiegoś pasożyta? Co wam się dzieje? Dobra, zginęli. Zginęli, dobrze poszło. No tak, tu jest zamknięte, idziemy do góry. Kopalnie, no trzeba by gdzieś ten klucz zdobyć, ale to on pewnie będzie bardzo daleko. Mamy dwoje drzwi do otworzenia. No, uwielbiam. Czy ja im lutuję za... O, drewniany krzyż, sole ognia. Ja im lutuję za 400 i oni nawet się nie ruszają? O, ten dostał. Ten dostał, tu przejdziemy, spokojnie, spokojnie, nie denerwować się. Jest przyszłość. O! Kurde, że tutaj nie dali tego mimika. Pięknie. No to jest mieczyk, nie? Ten mieczyk to ja rozumiem. Tu powinno to spaść. Te belki powinny spaść teraz. A, wiedziałem. To było pewne. Pradawny. Dobra, to akurat było pewne, bo były tak niestabilnie postawione. Co? Proszę bardzo, ale... Ale czy ja mam jakoś się stąd wydostać, czy po prostu muszę zginąć i teraz Umbral coś odpala? A, Umbral odpala. Nie. Nie mam pytań. Niech to sobie leci. Elegancko. Nie wiem, co mnie tak podbiło, ale... Lepiej nie pytać. Dobra. Dawaj górę. Czyli tu i tak trzeba było spaść. Nasionko. Ile mamy nasionek? Dwa. Nie, dwa to już mało. What? Proszę, może być jeszcze gorzej? Aha, może być gorzej. Dobra, ciekawe jak ja mam tam przejść. Może tylko w Umbralu oczywiście. No nie, tutaj takim boczkiem. Dawno nie było elementów platformowych i się cieszę. Bo one tu w ogóle nie są potrzebne. Dobra, przeżyj jakoś. No tu już w sumie nasionko by się przydało. O, pierwszej bestii. Dobra, jesteśmy
W dobrym miejscu. Pierwsza bestia. Zwiększa kondycję. Tylko? Aha, siłę i zręczność, czyli kondycję. No ale to też zwiększa, nie? A nie, wytrzymałość. Wytrzymałość, tempo regeneracji. A tu się nagle kondycja nazywa? Aha, bo to jest kondycja, statystyka. Witalność i kondycja. No to też powinno być kondycja. Dobra. Aha, ty do mnie coś pijesz, tak? Dobra, mamy skrócik jak coś. Nie jest źle. W sumie można by się cofnąć, ale... My jesteśmy nieustraszeni. Ej, chociaż musimy się cofnąć. Ognisty granat wzmocniony. O! Całkiem fajne. Czyli tam mamy przejście. No dobra, to idziemy do ognicha. Tylko gdzie my dalej przejdziemy? Oto jest pytanie. Oto jest pytanie. W sumie nie wiem, czy teraz nie jestem już na tyle mocny, żeby iść do tej opcjonalnej lokacji z tego kluczyka. Pamiętacie, nie? Mieliśmy taki kluczyk. Aha, on skoczył. Mieliśmy taki kluczyk, gdzie praktycznie nas tam na dwa hity ładowali. O kurde. I była też taka zjawa, ten mimik. I wyszedłem. Ten kluczyk był za 9500, coś takiego. No i to tu musi... Czekajcie, co ta dźwignia robi? A, tam otworzyło, nie? Dobra, tutaj otworzyło, to super. Nie będziesz rzucał we mnie. Katakumby połączone z kopalnią. W sumie bardzo podobna była w Demon's Souls lokacja. Nie, w Demon's Souls była podobna. Oj, co my tu mamy? Tu jest jakieś mini przejście. Wyjście z Umbralu. No to jak zginę, to sobie wyjdę, ale... Na razie jest w miarę tutaj spoko. A, dobra. Dobra, czyli jesteśmy tutaj, gdzie spadliśmy wcześniej. Dobra, super, elegancko. A tamten ma pasożyta. Trzeba go wyleczyć z choroby. Uświęcona kusza. Ale dostał. Dobra, dostał na hita. Ej, czy my jesteśmy tutaj na dole? Aha, my jesteśmy na dole. No nie, to spoko. To idziemy dalej bardziej. Aha, czyli to jest połączone z tą lokacją. Może bym to otworzył. Nie z tej strony. Tu też jestem teraz dosyć blisko. Patrzcie, można iść jeszcze na dół. Albo w ogóle tutaj.
Tu gościu w umbralu by coś miał. O. Dobra, pójdziemy na dół. No serio, tu jest trucizna? Czy my jesteśmy w tym zagajniku, gdzie ja spadłem? Na to wygląda. Tarcza szeptów. No to trzeba będzie przez ten umbral tam przejść. Chyba tak. Czaszka, super, ekstra. Czyli tak, tu jest to wyjście. Raczej ten umbral, no. Dobra, raczej ten umbral. A tu co jest jeszcze? Ha. Nie wiem, no tu nas nie było, nie? Też można zasadzić sadzonkę. Cię kręcę. This is Lord of the Fallen. Robi się to bardzo skomplikowane lokacyjnie. Bardzo skomplikowane. Tu co mamy? Kurde, będzie trzeba w ten umbral chyba przejść. Ej, tam jest w ogóle ognicho. Kurde. Dobra. Spróbuję dotrzeć do tego ognicha. Czyli ta zjawa jest Nemezisem. Niedojrzałe owoce. Zjawa jest Nemezisem. A tu sobie z tej strony otwieram skrót, fajnie. Nie no, umbral jak nic. Dobra, działamy w umbralu. Bo to nie będzie miłe. To nie będzie miłe. Kur... Ej, serio, zginąłem totalnie? Ajeju. Szkoda, ale no. Tutaj chyba skróty mamy, nie? To widzimy się w tym miejscu. Dobra, no tu w miarę mamy to przejście. Teraz tak, tych sobie wyczyścimy. Bo oni przejdą pewnie do umbralu. Dobra, dobra. O, jeszcze jeden. No i chyba trzeba wchodzić, co? Tak, bo tu i tak trzeba wejść. Oko to było dziwne użycie, rozumiem. Dobra, i teraz co? To już działa? Tu jest minister. Minister obrony. Jaki on jest miły, nie? Dobra, dawaj górę. No i wychodzimy z umbrala i odpalamy ognicho. Elegancio. Elegancio. Tam w sumie wziąłem ten przedmiot. O!
Szczątki Katrin. Odpoczywaj. Odpoczywaj, brachu. Ile mamy? 3900, a na level? 5300. No można by zeżrzeć na przykład to, nie? Dobra, ulepsz sobie. Siła. Dwa siły. Dobra, to pójdziemy w tą kondychę. Where the hell's it gone? Whoever took it, I swear! This vestige, it marks where Katrin fell. She was a lamp bearer, like you. But far more than that, she was my love. I left a token here, in her memory. A pendant I gave her a long time ago, and now it's gone! It's all I have left! Katrin and I were both hallowed sentinels. It's hard to imagine now. She was astounding. We fell in love, and we embraced what we had, even though the Order forbids it. They found out and made sure we paid for our sin with agony. In the end, they thought we were dead. But it was only Katrin's heart stopped, and not for long, thanks to the Umbral Lamp. But even as a lamp bearer, eventually there came a day when she fell and didn't rise again. Kurde, jak w Zakonie Jedi. I'll find the bastard who took that pendant. You find them first, you tell me. Understand? There'll be blood for this desecration. I'll find them. You find them first. There'll be blood for this desecration. Dobra, ktoś ma naszyjnik, albo to jest... Ej, serio nie mogę otworzyć z tej strony? To z której? No nie wierzę, patrzcie to. Tu by można postawić sobie sadzonkę, nie? Ale to może z drugiej strony. No ale przecież tu jest ognicho. To gdzie my mamy iść? Może gdzieś tutaj? A, tu by trzeba jakieś wrota w Umbralu jeszcze ogarnąć, tak mi się wydaje. No dobra, sprawdzę. A tu co mamy? A, dźwignia, to może zejdzie. O, czyli tutaj zeszło. Woda w ogóle schodzi. Wow. Dobra, dobra, to mamy wrota z tej strony. Pierścień kości. Czaszka. Co to za pierścienie? O, zwiększa maksymalną wagę, to Havel. Maksymalną manę. Okej, okay, na wagę jest okej. Okay. Tylko co teraz? Jak tu się woda zmieniła, to tam przejdę sobie górą, żeby otworzyć ten skrót, no. O, czaszeczka. Dobra, skrócik jest i elegancko. Beczki lecą! Kurde, on tą beczką nawet ruszył. To on nie ma duszy, chłop? Ty to jesteś miły! Walczymy na jakimś skrawku ziemi. O nie. O nie. Dobra, byczek Fernando jeszcze jest.
Ja bym zrobił tak. Tutaj górę. Wyjść z umbralu, bo to w ogóle niepotrzebne. Ziup. Dobra, i teraz możemy w miarę się bić. Wyszedłem i przyszedłem. Ale patrzcie, że z takim chłopem jeszcze jest problem czasami, nie? Zwykły mob. Dobra. Odpalam i idę dalej przez niego. No to bez sensu. Po prostu go przebiegnę teraz. Nie mam naszyjnika jeszcze, panie, nie mam. No w sumie bym sprawdził te nowe rzeczy. Zobaczymy, jak lecą. O, bo takie harpuny? O kurde. Ten już przyszedł, kolo. Kurde, jakie to wspaniałe. Ładnie go przebił, ładnie. O, dobra, teraz staminka poszła fajna. Ognista zapora. Proszę mnie tak nie klepać. Ktoś jeszcze spadł z wysoka. Przecież na tych przeciwników to powinien działać ten ogień wybuchający. Dobra, w miarę żyjemy. Zobaczymy, co jest tu. Uuu, najwyższego obrońcy. Co? 39 waga? Jeszcze się łapiemy. Jest lepsze pod każdym względem. A to jest mniejsze, to jest świętość, ogień. No, a może bym sobie zmienił po prostu. Ciężkie. Dobra, tutaj łeb najwyższego obrońcy. Spoko, to tą rękawicę mniejszą. Nadal ciężkie? Dobra, średnie. O, patrzcie, obrońca. Ej, kurczę! W DS-ie trójce byli tacy przeciwnicy, nie? W sumie tancerka miała bardzo podobną tutaj twarz, jakby no ten hełm. Tancerka, zdecydowanie. I fajny. Jeszcze go można sobie na barwy dziabnąć. Wyrzeczenie, zwiastun, ideał to jest chyba nowe. O, dawaj. Lecimy. Lecimy z koksikiem. Kamor jazda. Ale fajny, fajny. Nowy secik akurat się może przydać. Tu jakbym już był? Nie. Znowu ten dziadyga. Dobra. Umbralek. Najpierw sobie żyćko dorzucę. Teraz wyjdę z umbralu. No nie, wrogowie w pobliżu. No a gdzie mają być, jak nie w pobliżu? Tego troszkę nie rozumiem nigdy. Chnij drabinę. O, tu jest w ogóle jakiś skrót.
Teraz zobaczę, gdzie mnie to wrzuca. Nasionko można ustalić. Te małe moby, jakby mnie dojechały, to by było coś. Nie wiem, ale to jest w miarę okej tutaj. Gdzie my jesteśmy? Ej, tu jesteśmy. No ale z tej strony po co? Czyli tego nie było. Dobra, tego nie było. No nie, no to wiecie co? Okej, spokojnie. Kurde, tą sadzonkę może bym tu zasadził, mam dwie. To jest po prostu skrót, a my musimy iść dalej. To nie ma przyszłości. Nie ma. Dobra. To lecimy z tą sadzonką tutaj. Jakby się tylko dało. O Boże. W sumie z drugiej strony to dobrze, że nie dałem tej sadzonki. Bo tu mamy ten skrót. I to nie jest wcale takie złe. Od ognicha nie jest daleko. No, to w sumie dobrze wyszło, ale... No, wyszło troszkę parodyjnie, nie powiem. Parodia niezła. Jest tą gierą. Dobra, pasożycik poleciał. Dostajemy podwójne punkty jakby, nie? Przeklęta kukła. A ten? Gdzie my mamy teraz iść? O, to jest pytanie. O, to jest pytanie. Za 100 punktów. Bo tutaj? No, ewentualnie tutaj, ale... No, to wygląda po prostu jak jakiś skrót. Pierścień Beriona. No nie, może nie. I patrzcie, jeszcze mnie trafił, nie? On w ogóle rzucał w inną stronę, ale... Ale spoko, jeszcze mnie trafił. O, tu mamy kraty, to się powinno otworzyć. Elegancko. Ole ekipa. Tylko ja nie wiem, czy my idziemy w dobrą stronę, czy bardziej tu. Dobra, tutaj mamy mapkę. Ten jest jakimś strażnikiem. Ciężko powiedzieć, bardzo zagmatwane to wszystko. Ej, nie, no tu już byłem. Tak, tu już byłem, to tam się muszę wrócić.
Tu sobie musiałem po prostu skrót odblokować, co? Tak, wydaje mi się, że po prostu skrót, a my musimy iść tutaj. Pięknie. Kurde, tu już staminy nie ma. Dramat. Ale chyba tak, chyba musimy iść gdzieś tutaj dalej. Albo na dół. No to nie jest tak źle. Bo tu jeszcze mamy skrót z tych krat. Dobra, czyli teraz tutaj mamy skrócik, tak? Tak, tutaj mamy skrócik. I się z nimi tutaj zabawię. Aż tak dużo ich wyjątkowo nie ma. Uuu, jaka... Ładna obrona. Aha, za dużo ich nie ma, tak? Żartowałem. No taki żart. Lord Sowy. No, zaraz będziemy w Umbralu. Przywitamy się z gąską. A ty masz moje jakieś duszyczki, tak? Chłopie. Serio jeszcze będzie rzucał? Nie rzucaj kuszy na wiatr. Zaznaczyło mi lampkę, ale super, ale super. Dobra, i teraz zobaczmy, gdzie możemy przejść. Tutaj jest jakaś góra. Aha, to stąd przyszliśmy. I tu jest jakiś przedmiot. A, tylko w Umbralu. Dobra, to sobie pójdę na latarni. O, klucz do ciemnego kłębowiska. Czekaj, co? No to jest ten klucz, który chciałem, nie? Nie można otworzyć z tej strony, to nie jest to, ale... Do tego ciemnego kłębowiska. To może jeszcze się wrócimy, zobaczymy jak tu... Dalej się potoczy imprezka. Oj. Panie! Dobra, ja też w niego porzucam. No kto tu jeszcze? Ja nie wierzę. Stamtąd będzie rzucał we mnie? Sobie żartujesz? Chłop z kilometra będzie lutował. Ale są snajperzy, nie? Ja nie wierzę w to. Ja nie wierzę, nie? Gościu będzie stamtąd do mnie strzelał. Dobra, elegancko. To teraz z tego bajzlu wyjść jakoś. Nie będzie łatwo. Kurde, jeszcze taka lokacja. No to tak, no mamy te... A, tu można sobie zasadzić. Co? Łupiesz czas... Łupieżca skór. Porzucamy dziada. Może się zatruje. A może nie. Ohoho. Dawaj duszę. Moja dusza należy teraz do mnie. Dobra, ale do ogarnięcia chyba. Tylko oczywiście nie teraz. To tu jest bosik. A to mogę do niego przelecieć, tylko... O, zatrułem go. No, zatrułem dziada. Tylko jeszcze bym sprawdził może te drzwi. Tylko gdzie one były, nie? No to jest pytanie. Łupieżca skór. A to chyba tutaj, nie? Tak, używasz klucz do... Ciemnego kłębowiska. O, i tu jest taka lokacja. Dobra, to sprawdzimy, co tu mają. O, czyli tu sobie użyłem ten kluczyk. No i spoko. To na bossa jeszcze przyjdzie czas.
To myślę, że może być jakaś taka opcjonalna. O, sztyw mordę. Może być taka opcjonalna z jakimś bossem, ewentualnie z przedmiotami. No i jeszcze można później iść na tą... gdzie ten... kluczyk sobie kupiłem. Ale nie wiem, no chyba już jestem godzien, tak mi się wydaje. Zwykłe bryłki, fajnie. Coś tak czuję, że jestem teraz godzien. O, co wy tu macie? Tu jakiegoś chłopka. Tak się mniej więcej rozejrzyjmy. Ej, ale spore to, nie? A to... A, z drugiej strony to może być połączone z tamtą lokacją, jakiś taki skrót. Też może być. O! Dobra, mają Estusa. Dobra, wyciągnąłem to. Wątpię, że to wyciągnąłem. Nie wyciągnąłem. Dobra, to tu przybiegnę. Bo tu praktycznie walczyć się z nimi nie da. Tam jest wyjście z Umbralu. Spoko, spoko. Myślę, że to taka lokacja dodatkowa, ale tam jest Estus albo Dłuto, nie? O, tutaj fajnie sobie leży, no i teraz mamy jednego chłopa. O, kwintesencja, super. Kwintesencja to okej. I tu mamy jakiś skrót. Patrzcie, to jest jakiś skrócik z tą lokacją. Dobra, to już wiem. Tylko tu są fajne przedmioty. Mały fragment. Porządeczku, a może coś tu jeszcze mają? Kurczę, bo z czym to się łączy? To jest tak mało charakterystyczne, że niestety wam nie powiem. Bo wszystko wygląda tak samo. Ale zobaczmy, zobaczmy co tu mają. Mają kilka fajnych przedmiotów na pewno. O, Orns. Ale to oczywiście nie do mojej broni. Mam już jakieś 10 run, ale wszystkie nie są do mojej broni. Także miło. Oj, tu... Tak. Dobra, to już wiem, co to za lokacja. Tam była ta... piromantka. Tam była ta piromantka. I tu się nie dało przejść. I tu się nie dało przejść, jakby ten most był zawalony, nie? No, czyli to tylko przedmioty są, spoko. Powiem wam, że to jest taki etap gry, że niestety tu za dobrze to nie jest zaprojektowane, że już nie chce się walczyć z tymi bossami, nie? I tu jest spory problem. O, i teraz zobaczmy, tu jest normalna taka piromantka. Oczywiście jako mobek. Jeszcze troszkę przedmiotów. Sole ognia. Sole ognia i tu jeszcze coś takiego. Dobra, od razu mnie zeżarło. Spoko, no to chyba tyle. Chyba tyle. Tutaj myślę, że nie ma co... nie ma co świrować. Idziemy na tego bossa. I tam jeszcze ten dół bym sprawdził. Ale to najpierw bossa ubijemy, co? Dobra, to rzucamy. Rzucamy, bo jego się dało zatruć. Dobra, tu już nie mam. Spoko. Chyba mi się nie udało teraz go zatruć, ale... w porządku, to powalczymy. Się czuję, jakby on tu kogoś przysłał, bo tak gada dziwnie. Jak Venom. Nie, Venom to nie jest. Kurde, mu zaraz finishera zrobię. Ach, on mi zrobił. On mi zrobił finishera, ale spoko. Yeah!
Chyba mu krwawienie nałożyłem, co? Pyk. No coś tam mówiło, ale... Nie za dużo. Dawaj, łupieżce. Klucz do sterowni odpływu. Tasa głupieżcy, nasiono. No to by można posadzić, ale... Co jest dalej? O, tu pewnie coś otworzymy. Sześć koła. Dobra, to zobaczymy, jak zaprojektowali. Bo może się okazać, że na górze będzie jakieś ognicho. Dawaj, umbral. O. Przekuwacz całunu. Przekuwacz całunu. To jest tutaj, nie? Nie, tarcza strzępów. Kurczę, 40? Ta ma na 40. Tutaj by można sobie jakieś jeszcze bełty wrzucić. Rozkład. Przekuwacz całunu. No miło, nie? Czyli pod moją jest tylko to. Dobra. Idziemy. Idziemy na górę. Jak tu nie będzie ognicha, no to najwyżej... Ale kurczę, wygląda jak te mobki z DSA 3. Trochę jak tancerka, ale... Fajny secik w sumie. Bardzo... Bardzo wytrzymały. Chociaż jak jest 40 wrogów, no to już niestety nie da rady. Ale spoko. Jeszcze tam by można ten dół sprawdzić teraz. Ja na tej broni chyba zadaję krwawienie, bo widzę, że te... Bosiki to tak jakoś krwawią dziwnie. Oj, ale serio, tu byście mogli dać ognicho, jak już tyle jadę. Nic nie widać. Kurde, najdłuższa winda w historii gier. O, dali. Okej. Okay. Jestem zdziwiony, ale... Ostatnio mają dobrą passę. 5 koła, no to idealnie. Czyli tutaj mamy plus 2. A może na tą witalność jednak. No i git. Jeszcze tego Estusa nie jestem w stanie ulepszyć, bo tam dwie... O, dwie są potrzebne. Skulking in the dark with a horde of stolen trinkets. Dashed its brains out before it even knew I was there. It'll not be doing any more pilfering. Fajnie. To think, I almost lost my love's pendant. I never should have let it out of my sight in the first place. I'll not make that mistake again. And the blood'll wash off easy enough. No już się zmyła, nic nie widzę. I've been thinking. Maybe this was a sign from Katrin. A warning to never falter in the task I've set myself. Or to think beyond the only thing that matters. Honoring her memory. And tending to the vestiges. Vestiges? You be on your way, Lampbearer. Don't worry about me. Until the day I can finally be with my love again. This is where I belong. Okay, chłopie. Until the day at this. Dobra, ciekawe, czy dało się jakoś wcześniej, ale pewnie nie. On musiał to znaleźć. No i co teraz? Wysokie Kalerat. Dobra, jest wysokie Kalerat. Mapa wysokiego, super. No można by jeszcze sprawdzić ten dół w sumie, nie? Dobra, to tu idziemy na wysokie i tak mamy ognicho. To ja jeszcze tam na dole zobaczę tak mniej więcej, co mają. Coś interesującego to wam przedstawię. Kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu, kliknij w niego i oglądaj już teraz.